Pan z wami i z duchem twoim. Słów Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu ranę, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie. Dzisiaj o tym, dlaczego trudniej nam przyjąć miłosierdzie, aniżeli je okazywać. Punkt 1 tej homilii: interpretacja przypowieści o miłosiernym Samarytaninie według jednego z ojców Kościoła, Orygenesa. Punkt 2: niewydolność prawa. Czym jest prawo pozbawione miłości? Punkt 3: właśnie odpowiedź. Dlaczego czasami będzie nam trudniej przyjąć czyjąś miłość, pomoc i miłosierdzie, aniżeli ją okazać? Interpretacja Orygenesa to interpretacja, która odnosi się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Orygenes, jeden z ojców Kościoła, czyli następców apostołów do wieku 8 naszej ery, interpretuje tę przypowieść w następujący sposób. Człowiek, który schodzi z Jeruzalem do Jerycha, to Adam. A jeżeli Adam, to jednocześnie każdy z nas. Jeżeli chodzi o Jeruzalem, w Piśmie Świętym jest ono symbolem nieba, raju. Jerycho natomiast to symbol ziemi. Zbójcę to obraz diabła. Bardzo ważne są także i rany, które zbójcy wyrządzili temu człowiekowi. Był jednym z narodu wybranego. Chodzi o to, że odniósł rany, że rany te prawdopodobnie były ranami, z których ciekła krew. Rany to symbol grzechu. Dalej spotykamy się z kapłanem i lewitą. To także przedstawiciele narodu wybranego. Kapłan to symbol prawa, czyli pierwszych 5 ksiąg Pisma Świętego. Natomiast lewita to symbol proroków, czyli łącznie kapłan i lewita pokazują nam, stanowią obraz całego Starego Testamentu.
Idąc dalej, spotykamy Samarytanina, tego, który niósł pomoc. To symbol i obraz Jezusa. Mało tego, Samarytanin zapowiada, że wróci do gospody. To znaczy, że Jezus Chrystus zapowiada, że wróci na końcu świata. Tak należy to interpretować. Dalej, to miejsce, do którego Samarytanin zawiózł tego pobitego człowieka, to gospoda. Symbol Kościoła, w którym miejsce jest dla każdego, zwłaszcza dla tego, kto jest pokrzywdzony, komu życie zadało ranę. Gospodarz to symbol księży, duszpasterzy, którzy opiekują się tymi, którzy przychodzą do gospody. Wspominałem o tym, że kapłan i lewita razem stanowią Stary Testament, natomiast Samarytanin, czyli Jezus Chrystus, to obraz Nowego Testamentu. Uzyskujemy tym samym całe Pismo Święte. Gdy przyglądamy się kapłanowi i lewicie, myślimy sobie nieraz, to jest Ewangelia, która kierowana jest do księży, żeby pokazać im albo wykazać ich brak wrażliwości. Może tak być. Natomiast gdybyśmy wczytali się w komentarz do Pisma Świętego, przyjrzeli się postawie kapłana i lewity, odnieśli ich zachowanie do prawa, zrozumiemy, dlaczego tak się stało. Otóż kapłan i lewita znajdowali się na drodze między Jeruzalem i Jerychem, podobnie jak ten pobity. Ta droga była drogą, gdzie 90% osób, które nią podróżowały, albo szło do świątyni modlić się lub składać ofiarę, albo ze świątyni wracało, jak ten, który został pobity. Prawo Izraela mówiło, że jeżeli kapłan, jeżeli w ogóle ktokolwiek ma wejść do świątyni, nie może pozostawać nieczysty. A tym bardziej prawo podkreślało, że jeżeli dotyczy ta sytuacja kapłana czy lewity, którzy mają składać ofiarę Bogu, tym bardziej nie mogą być nieczyści. Nieczystość zaciągało się chociażby wtedy, gdy stawało się na czyimś grobie. Dlatego też słyszymy o tym, że Żydzi mieli w zwyczaju bielenie grobów. Te pobielane groby miały być widoczne, żeby nikt na nie nie wszedł, nie zaciągnął na siebie nieczystości, bo to wykluczało obecność tego człowieka w świątyni. Dotykanie zwłok powodowało zaciągnięcie nieczystości. Zobacz na przykład na to, co wydarzyło się między Jezusem a Łazarzem. Od 4 dni nie żył. Dalej, nieczystość powodowana była także wtedy, gdy człowiek stykał się z krwią. Zwróć uwagę na Ewangelię, która mówi o kobiecie, która od 12 lat cierpiała na krwotok. Każdy, kto jej dotknął, a była w tłumie, zaciągał na siebie nieczystość, dopóki nie została uzdrowiona przez Chrystusa. I mamy tego Izraelitę, przedstawiciela narodu wybranego, który wraca ze świątyni, został pobity, jego rany krwawią. Kapłan i lewita, którzy na pewno idą do świątyni, przynajmniej by się modlić, a być może nawet by złożyć ofiarę Bogu, co mogli uczynić zaledwie kilka razy w ciągu swego całego życia, musieli zgodnie z przepisami prawa ominąć umierającego człowieka i iść do świątyni. Teraz zupełnie inaczej ta sytuacja nam się przedstawia. Przejdźmy zatem do uczonego w prawie, tego, który przygotował podstęp wobec Jezusa Chrystusa. Przychodzi on do niego i pyta, co ma czynić, by osiągnąć życie wieczne. Jezus Chrystus stosuje tutaj metodę właściwą nauczycielom tamtych czasów, ale dzisiaj także spotykaną. Mianowicie naprowadza pytającego na to, żeby on sam znalazł odpowiedź na zadane przez siebie pytanie. Tak też się dzieje. Jezus mówi do niego, co jest napisane w prawie, jak czytasz? Był mądry. Od razu udzielił dobrej odpowiedzi. Odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, duszą, mocą, umysłem, bliźniego swego jak siebie samego. Jezus mówi, dobrze odpowiedziałeś, trafiłeś. Ale dalej znajduje się już pouczenie. To czyń, a będziesz żył. Jezus Chrystus nie przez przypadek mówi, to czynia będziesz żył. To znaczyło, że uczony w prawie wiedział, na czym polegają uczynki miłosierdzia wobec drugiego człowieka, ale ich nie wypełniał. Stąd ta nauczka Jezusa. To czyń, znasz to, ale nie wykonujesz. To czyń, a będziesz żył. Dalej uczony w prawie
Chyba został zawstydzony przez Chrystusa. Chciał się usprawiedliwić, ale nie z tego powodu, że przygotował podstęp. Chciał się usprawiedliwić z innego powodu. Dlatego zapytał Jezusa, kto jest moim bliźnim? Po co to pytanie? Dlaczego się wstydził? Dlaczego to usprawiedliwienie nie dotyczyło jego podstępu, który przygotował? Dla Izraelitów bliźnim był tylko inny Izraelita. Mało tego, skrajni Izraelici, Żydzi ortodoksyjni mówili, że moim bliźnim jest tylko ten, kto jest Żydem i przebywa w moim otoczeniu. Dlaczego jest to takie ważne? Bo Izraelici byli zobowiązani do czynienia miłosierdzia wobec bliźniego, ale do innych nie. Tych innych było dużo więcej. Dlatego też on się pyta, kto jest moim bliźnim, żeby się usprawiedliwić, ponieważ jest grono ludzi, których darzy miłosierdziem, Izraelitów, jest tyle ludzi, których nienawidzi. A jeżeli on tak postępuje, a dla niego jedyną szansą na zbawienie jest przestrzeganie prawa, to ci wszyscy są przeciwko jego zbawieniu, bo ich nienawidzi. Izraelici zresztą dopisali sobie do przykazania miłości bliźniego kilka słów od siebie. Przykazanie miłości Boga i bliźniego to zlepek słów z Księgi Powtórzonego Prawa i Księgi Kapłańskiej. Izraelici dodali coś, co znajdowało się na końcu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Jeżeli tak wyglądał ten przepis prawny, jeżeli oni nienawidzili ludzi, to w tym nie było nic złego. A dzisiaj Jezus mówi, wszyscy są twoimi bliźnimi. I dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy damy radę kochać wszystkich. Tak samo? Prawdopodobnie nie, ale chyba nie o to chodzi. To pierwsze czytanie nam mówi, zobacz, nie musisz prosić o to, żeby ktoś przyniósł ci te przykazanie miłości Boga i bliźniego, bo jest gdzieś za morzem. To znaczy, jesteś w stanie to zrobić. Dzisiaj Jezus Chrystus ostrzega przed czymś innym. Jezus mówi, zobacz, przykazanie miłości Boga i bliźniego jest w twoim sercu. To jest coś, co podpowiadają różni psychologowie, wierzący, niewierzący. Oni mówią o tym, że my jesteśmy stworzeni jako kochające. Jeżeli masz w życiu sytuację, kiedy nie kochasz, to znaczy, że zamknąłeś przykazanie miłości bliźniego w swoim sercu. Dlaczego? O tym właśnie trzecia część i ostatnia część tejże homilii. Dlaczego tak trudno czasami, trudniej dla nas jest przyjmować czyjąś miłość, aniżeli ją okazywać? Powinniśmy działać w obie strony. I ten fragment Pisma Świętego bardzo często jest połowicznie interpretowany jako ten, kiedy myślimy sobie, znowu to samo, wiem, że mam kochać drugiego człowieka. To prawda, to jeden z elementów, 50% tej liturgii słowa. Druga jego część mówi tobie, pozwól innym świadczyć tobie miłosierdzie. I co ciekawe, okazuje się to trudniejsze niż wtedy, kiedy ja chcę komuś świadczyć dobro. Czemu? Jedna z interpretacji wskazuje na to, co wydarzyło się w naszym dzieciństwie. Otóż w naszym dzieciństwie my gromadziliśmy w sobie miłość. Była ona dla nas najważniejszą wartością naszego życia. Przez pierwszych 5 lat to, czy byliśmy darzeni miłością, sprawiło, że w jakimś sensie ustanowiło się nasze podejście do świata. Im więcej miłości otrzymałeś do 5. roku życia, tym bardziej traktujesz świat i ludzi jako dobrych, nie idealnych, ale jako dobrych. Co wtedy mogło się wydarzyć? Jest coś takiego jak schemat z domu. Schemat domu, w którym na przykład pojawił się alkoholizm. On jest dość czytelny. Przez rodzinę jest ukrywany na zewnątrz. Prawdopodobnie wielu ludzi nie wie, że ta rodzina idealna na zewnątrz jest zżarta alkoholizmem wewnątrz, bo ktoś jest uzależniony. Przemoc fizyczna to też to, co bardzo mocno naruszyło nasze zaufanie wobec ludzi, którzy byli dla nas najważniejsi. Ale te elementy akurat łatwo odkryć. Alkoholizm łatwo. Ktoś sobie zdaje sprawę z tego, czy w jego domu był alkohol, czy nie, czy była przemoc fizyczna, czy nie. Trudniejsze jest ustalenie, czy byłem poddany przemocy psychicznej. Ciągle słyszałem, że jestem do niczego, że zawsze coś mi nie wychodzi, że ty na pewno zapomnisz, ty nie poradzisz sobie z tym. Wydaje się, że to niewiele znaczy, ale dzisiaj ten sam głos masz w swojej głowie. Nazywa się on wewnętrznym krytykiem.
Mało tego, jeszcze trudniej zdać sobie sprawę z tego, że perfekcjonizm powoduje podobne skutki, jak się dzisiaj objawia. Dzisiaj objawia się przez to, że dopiero wtedy jestem warty, kiedy osiągam. Jeżeli nie osiągam, to nie mam czego pokazać światu. Bardzo często przejawia się w formie pychy. Inny sposób na to, żeby pozbawić nas miłości? Zakaz przeżywania emocji. Jest taki przykład, który będzie nam łatwo zrozumieć. Mama z synem byli w kinie. Syn, wychodząc z kina, powiedział: nie podoba mi się ten film. Mama do niego mówi: no jak to? Był fenomenalny, przecież ta scena, ta i w ogóle przesłanie tego filmu. Nie możesz tak powiedzieć. Może, oboje mają rację. Mama mówi do niego: zobacz, to co ty czujesz, że tobie się film nie podoba, to znaczy, że to jest nieprawda. Błahy przykład. Ale kolejna sytuacja z tym samym chłopcem, będzie mu przykro. Zobacz, nie możesz być smutny. Smutek, który przeżywasz, jest czymś złym. Nie chcę na niego patrzeć. Staram się jak najszybciej go wyeliminować. Stąd bierze się nasze wypieranie emocji, chowanie w sobie, a po jakimś czasie wybuchamy. Niszczymy wszystkich i wszystko wokoło. Tak to mniej więcej działa. Jak to wszystko przekłada się na naszą umiejętność przyjmowania miłości od drugiego człowieka? Stajemy się bardzo zamknięci w sobie. Z jednej strony boimy się, że kiedy komuś dam coś dobrego, okażę komuś miłosierdzie, że mi zaraz zabraknie. Tej miłości jest bardzo mało. Ciągle boję się, że zawsze mi zabraknie. Mam ją tylko dla siebie. Staję się egoistą. Z drugiej strony nie potrafię tej miłości przyjmować, kiedy ktoś mi chce ją wyświadczyć. To jest jeszcze trudniejsze. Bo boję się, że ten, który wyświadcza mi miłość, jeżeli ja ją przyjmę, to świat pomyśli, że jestem słaby. Boję się, że kiedy ktoś wyświadcza mi miłość, robi coś dla mnie, że nie jestem tego godzien. To jest właśnie to. Nigdy od dziecka nie byłem warty, żeby ktoś mi pomagał, więc kiedy ktoś teraz to robi, to jest to podejrzane. Inna jeszcze kwestia, czy ten człowiek, który mi teraz pomaga, czy jutro nie podniesie na mnie swej pięści. To wszystko zaczęło się w dzieciństwie. I tak jak powiedziałem, to jest ostatni element tejże homilii. Nasza nieumiejętność przyjmowania miłosierdzia. Myślę, że ma to wielką, wielką wagę. I w ramach podsumowania, wino i oliwa, które pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii. Oliwa to symbol sakramentów, zwłaszcza sakramentów oczyszczenia, spowiedzi świętej, także namaszczenia chorych. Samarytanin opatrzył tego człowieka, zalewając jego rany oliwą. Najpierw go uleczył. Potem zalał je winem. Wino to symbol Ducha Świętego i tak jest z Bogiem, kiedy leczy twoje serce. Najpierw je leczy, a potem w to miejsce, które kiedyś było raną, dzisiaj jest blizna, wlewa swą radość. Amen.